Cześć kochani, jestem Kinga, to kolejny odcinek na moim kanale i w dzisiejszym odcinku taki nietypowy, bardzo nietypowy film, ponieważ pokażę wam jakby jaki ja makijaż robię sobie. To tak i ogólnie jest taki film, ponieważ nie mam pomysłu na szybki film, jaki dla was nagrać, a też dzisiaj jadę do babci na ferie. Trochę u mnie się dzieje, więc tutaj sobie opowiem tak trochę o tym, co się teraz u mnie dzieje, no i pokażę wam, czego ja używam, jakich kosmetyków i jakby jak to wygląda. Więc co, bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Ja najpierw założę sobie taką opaskę na głowę. Może i tak, ja może nie jestem jakąś profesjonalistką od tego, ale jednak według mnie im wcześniej się zaczyna, tym lepiej dla nas później, bo później nie ma, na przykład jestem w podstawówce, więc teraz raczej nie ma problemu z tym, że jak się gorzej wygląda, to coś ten. Nie, ale już w szkołach wyższych, no to może być z tym problem, więc ja po prostu zaczęłam wcześniej. Tak, sama dla siebie. Mam tutaj lusterko, które jest takie małe, ale ono ma 5-krotne powiększenie. Więc postaram się tutaj na was patrzeć, ale raczej tu będę patrzyła sobie, żeby po prostu widzieć, co robię. I tak, ja powiem wam szczerze, że już nie mam pomysłów na to, co byście chcieli może oglądać, co dla was nagrywać, więc jeśli byście mogli, to napiszcie mi proszę, co byście chcieli obejrzeć. Ja postaram się to nagrać, postaram się nagrać wszystko to, co byście chcieli. I również mam do was pytanie, czy chcielibyście na przykład, żebym stworzyła kanał taki muzyczny, albo na ten kanał nagrywała też na przykład, nie wiem, lekcje gry na gitarze, czy coś takiego, bo ja gram i rzeczywiście też uczę, więc dla mnie to nie byłoby w ogóle z tym żadnego problemu, tylko napiszcie, czy byście takie coś chcieli. Ale dobra, bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Więc ja już mam pielęgnację zrobioną i wszystko, co jest potrzebne przed makijażem. I wczoraj byłam na zakupach i sobie kupiłam parę rzeczy. Przepraszam. I może sobie najpierw nałożę kamuflaż od Lovely. Ja mam numer 02. I ja sobie tutaj na niedoskonałości różne, bo mi się robią i tutaj pod oczy dam. Pozwólcie, że ja będę sobie piła herbatę, bo strasznie mi w ustach zaschło. Postaram się też, żeby ten film był szybki. Bo ogólnie, już zacznę, nagrałam film dla was, ale jakby pliki wideo nie chciały się przetworzyć na aplikację, w której ja montuję, więc no niestety nie udało się wcześniej nagrać tego filmu, jaki jest teraz. I w ogóle ten film, co miałam nagrany, był zupełnie inny. Bo chciałam, żeby właśnie takie coś zostało jakby przeze mnie zrobione. Mianowicie nagrałam jakby 2 godziny czytania i jakby ile przeczytam stron książki przez 2 godziny. I mogę wam powiedzieć, że przeczytałam chyba 80, czy tam 79. Jestem z siebie dumna, bo rzeczywiście przez 2 godziny jeszcze tam miałam, nie wiem, małe przerwy, prawda? Podczas tego, że tak powiem, mini maratonu. Nie jestem z siebie dumna, nie źle, mogło być gorzej. No i tak, bo mówię, chciałam zmontować od tej, że jakby brak pliku, w sensie nie brak, tylko jakiś błąd pliku i tak było nie z jednym, ale chyba z 3 czy 4 plikami. No ja plików miałam 11. Więc no tak naprawdę powiedzmy, że połowa filmu nie została przetworzona przez aplikację, którą jest CapCut, bo ja tam sobie montuję, używam właśnie CapCuta. Wiem, że jego raczej się używa do takich mniejszych montaży, że tak powiem, ale ja go właśnie używam nawet do filmów na YouTubie. Ja sobie to wklepuję kąpeczką. I szczerze, wziąłam ten odcień tak nie wiedząc, jaki, że tak powiem, do mnie by pasował.
Ale nie jest źle, jest ok i ja tego nie nakładam na całą twarz, bo stwierdzam, że to nie ma sensu. Tak to wygląda. Wy tu macie w ogóle bardzo słabą jakość, ale dalej nie mam lampki. Chociaż czekajcie. Nie wiem, może tak jest lepiej, ja nie wiem. Ale tak zrobiłam, lampkę inną włączyłam. I może trochę cicho mówię, ale tata u mnie śpi, więc wolę go nie obudzić. No i co? Tak wygląda. Nie nałożyłam tego za dużo, bo też co za dużo, to niezdrowo. I tak, dalej. Róż też z Lovely. Nie wiem, czy będzie widać, bo światło się odbija. Ja mam odcień 01. Tak, odcień 01. I ja go nakładam sobie pędzelkiem. Też ostatnio się zaopatrzyłam w pędzelek. Ostatnio, wczoraj. I ogólnie ten róż daje taki rzeczywiście taki jakby efekt. O, właśnie, efekt takiej delikatności, że tak powiem. Dobra, więc ja już nałożyłam, może tego nie widać, ale jest rzeczywiście nałożony. I dalej, co będę nakładać, i tak to jest rozświetlacz od Makeup Obsession. Jest naprawdę bardzo fajny i starcza mi naprawdę na bardzo długo, już długo go mam i ja sobie go nakładam palcem. Jest naprawdę błyszczący, bardzo się błyszczy i tak ogólnie super. Też czekam na wiadomość od mojej mamy ze szpitala, bo moja siostra pojechała na zabieg wycinania migdałków. Po prostu chciałabym być na bieżąco ze wszystkim, więc jakby to się czasem patrzyła tak w telefon, tak czytała, co tam w powiadomieniach mi przychodzi, to po prostu, żebyście wiedzieli, bo właśnie dzisiaj miała zabieg, jakieś 2 godziny temu mniej więcej. Więc no, dość niedawno, prawda? Dość niedawno. I tak ja sobie nakładam tutaj na nos, na kości policzkowe, jeszcze tutaj na łuk brwiowy chyba. Tak sobie nakładam i tak, no, coś w tym stylu. Ogólnie na żywo to lepiej wygląda niż tak w kamerze. I tak dalej. Paletka. Jej sobie używam tego tutaj tego błyszczącego cienia. Dzisiaj postawię na taką klasykę, że tak powiem. Dobra, więc ja już, tego chyba też nie widać, ale no, uwierzcie, jest. I to daje taki lekki blask, taki połysk. Ja w ogóle nie wiem, mój telefon jest taki, że nie widać rzeczywiście tych kolorów, ale ładnie rozświetlacz widać, bo rzeczywiście się świeci. I teraz mam mały dylemat, bo ogólnie ja zwykle używałam tego takiego przezroczystego tuszu do rzęs od Miss Sporty, ale wczoraj sobie zakupiłam tusz do rzęs od Sky High, więc może sobie tego użyję. Ja tego używam tylko na górne rzęsy, na dolne nie, bo mam dość długie i dość wyraziste. No w sensie górne też mam dość długie i dość wyraziste, ale jednak jeszcze je podkreślę. Tak to wygląda. Tu mi się trochę rzęsy skleiły. Ale tak to jest fajnie. O, tak widać, jak patrzę się tam na kamerkę, gdzie się powinnam patrzeć, to ładnie to wygląda, bo jak ja patrzę na przykład na siebie, to tego tak nie widać, ale jak tu patrzę, to jest tak ładnie. Więc ogólnie tak. I to już chyba było na tyle. Tak mi się wydaje. A nie, jeszcze błyszczyk z H2O. Błyszczyk H2O, czyli jest na bazie wody. I on też bardzo ładnie się błyszczy. Prześliczny jest. No i w sumie to tak wygląda. Tak wyglądam ja. Bo z tego, co się orientuję, to już by było na tyle. Nie wiem, czy może Wam pomogłam, ale to jest taki lekki make-up na co dzień. Czy do szkoły, czy nie wiem, do pracy. No i w sumie to tak. I właśnie byłabym Wam wdzięczna, jakbyście odpowiedzieli na te pytania, co zadałam Wam na początku, czyli w sensie, czy macie jakieś pomysły, co mogłabym zrobić jako, w sensie, nagrać film.
i czy otworzyć ten kanał muzyczny, albo tutaj nagrywać właśnie takie, nie wiem, typu na przykład lekcje na gitarze. Jeszcze z tego, co ja czytam, to ja czytam tak jak chciałam nagrać właśnie te 2 godziny czytania, czytam Czy to sen? Już kończę Czy to sen? I jak skończę Czy to sen? Będę czytała Księżniczkę Incognito. Więc myślę, że nie będzie źle w tym miesiącu. No i co? Życzę Wam miłego dnia, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Cześć!